No ludzie, jak wam się podobał mój poprzedni poziom? Był genialny, prawda? Mi się też bardzo podobał, dlatego jak najszybciej stąd wyjdziemy. Dlatego nie buduję na... jak się stąd wychodzi? Dlatego nie buduję na wizji, tylko sobie planuję na kartce, albo później tak myślę, sobie planuję i konstruuję, a później pokazuję wam skończony poziom. No właśnie. Być może kiedyś zrobimy stream, albo coś tam takiego, albo jak będę miał zaplanowany na kartce, to wtedy spróbuję coś zrobić na nagraniu. Ale tak na żywo to nie. Nie miałem ostatnio w ogóle czasu, żeby sobie skonstruować poziom, dlatego... Jeszcze może się kiedyś za to zabierzemy, tak. Ale dzisiaj będziemy grali w poziomy z całego świata. Był update i teraz można dodać checkpointy. Ja prywatnie też sobie będę próbował... Aha. Level eventowy jest teraz do wybrania. Możesz go teraz... możesz od niego zdobyć nowe figury, nowe postacie dla grzyba zapytania, znaku zapytania, więc tam możesz dostawać te poziomy, to życzymy ci wiele przyjemności. To teraz mnie ciekawi, no to tutaj, klik, to masz tutaj do pokazania. Yoshi is Grosser Fish, Katzen Mario Level, Katzen Peach. 25 lat Mario. Super Mario Kun. Yeah. Triforce Heroes, ej, to mnie interesuje. Arena Maker, czyli tutaj te poziomy możemy dla znaków zapytania zrobić, okej. Okay. A, te poziomy, to są specjalne poziomy, to są poziomy zrobione przez ludzi, już to widzę. Tak, spróbujemy ten poziom i spróbujemy go przejść. Wszystkich dobrych rzeczy jest trzy, no że są trzy. Triforce Heroes, nie, to jest od Nintendo poziom, który reklamuje grę Triforce Heroes. Jest to gra multiplayer w stylu Link Between Worlds. Na tej grafice i to na Nintendo 3DS-a. Nie kupuję, bo nie gram na multiplayerze w Zelda, bo nie mam z kim grać. Ej, to ładnie wygląda. O, mam tremy na scenie, jestem. O, cześć. Z tego Triforce'a zarobiście zrobili. Znak zapytania trzech tych jest. Czyli ten możemy zdobyć, ich możemy zdobyć. No świetnie. No to są właśnie w Triforce Heroes można grać, Triforce Heroes można grać w trzech... Trzema linkami o trzech różnych kolorach. Pozdrowienia dla Sadzia, który gra teraz w grę. I nie jest to Tomb Raider wyjątkowo. Rare. A, musisz do toalety, Mario? O, no, to... O, przepraszam. Teraz ci trochę przyspieszyłem. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tego Triforce'a naprawdę fajnie zrobili. Yeah. W każdym razie ta seria teraz wraca i będę teraz więcej poziomów pokazywał, teraz będzie znowu dwa razy w tygodniu. Moje nienagrywanie tej gry było spowodowane tym, że po powrocie ledwo mogłem nagrywać Phoenixa Wrighta, który jest teraz aktualnie moim głównym projektem. Teraz to razem z Project Zero. Pokémony to też, ale tak będą się Project Zero i Pokémony będą się tak... zmieniały! Będą się zmieniali, tak. Dobra, grzybek zaraz przyjdzie tutaj, to mogę poczekać. Tak sobie tutaj poczekam. He? Grzyb... No dzięki. A wy co? A wy tu będziecie... Jestem very good. And my English are very the best. Bardzo fajnie. Wiecie, że ja teraz specjalnie tak mówiłem, nie? Mam nadzieję. Nie myślcie, że ja jestem głupi. O! A przestań się ryć, ty paskudna ciapo. Ty kapciu. To było teraz do przewidzenia, tak powiem. A dobra, uczymy się przynajmniej na błędach, nie robimy tych samych błędów parę razy, tak. Murdo może mi znowu dać kartę, która dodaje do skilla. A ja mogę przebiec tutaj taki potryksować. Jestem taki dobry, jestem takim geniu. Gu. Geniu, szem. Zbrodni! Haha! Jestem Sherlock Holmes, a to jest moja tuba! O kurna! Ten poziom można przejść za jednym zamachem, a ja tutaj się tak bawię. Ale to poziom zrobiony przez Nintendo, więc można oczekiwać, że jest trochę... Uj! Co to było? Chciałem zrobić speedrun. Dobra, gramy na poważnie. Skupienie, pełna czujność, stała czujność i to jest ostatnia próba, którą daję tutaj. Albo przynajmniej mam taką nadzieję, że ostatnia próba, którą muszę robić. Tutaj mamy zaplanowane. Zrobimy to tak. No to więc
Zadowolony! Aha, aha. Więc robię tak i mogę tak uciec i chlup i tutaj się pokażę. Kiedy tutaj stoję, to żaden pirania stąd nie wyjdzie. Oho! Ten skok był taki, myślałem, że znowu się uda. Ach, ludzie, jestem taki badziewny i na jeden odcinek jeden poziom. To jest takie piękne, to jest nie do pomyślenia. Co? Że niby gdzie? Jak ja nienawidzę Invisible Coin Bloków. Jak ja ich nie cierpię, to są moi najlepsi przyjaciele. No! Ma! Wyszedł akurat wtedy, kiedy skoczyłem. Mówiłem wam, że jestem dobry w tą grę, dobra, ja nigdy w tym skilla nie miałem, ale spróbuję go jakoś stworzyć. Teraz przynajmniej wiem, że... Tutaj. No. Przynajmniej muza jest dobra. I mam nadzieję, że niedługo uda mi się odblokować Super Mario World. Co? Ej! Gdyby się ten cham nie ślizgał w ten sposób, to mi już dawno... Te ostatnie dwie śmierci były prześlizganie. Były przez przepieprzone ślizganie mojego przyjaciela Mariana. Nie lubię jak się na Mario mówi Marian. Bo przypomina mi się od razu mój wujek, który niestety zginął na lotni. Ale trzeba przyznać, że mają podobieństwo z wyglądem. Mój wujek też miał takiego wąsa. Marian. Woi, 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 oj, oj, oj. Ciu, 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 ciu. Ciu, ciu, ciu. Przed nimi to ja zawsze miałem stracha. Normalnie Mario też. No fuck off! Ej, ej! Trafiłem go przynajmniej... Przecież wskoczyłem na niego i mógłby być teraz martwy, bo... No, od dołu go zaatakowałem. Teraz to nie rozumiem, dlaczego on nie przeżył. On przeżył. Dlaczego on przeżył? To ja nie rozumiem. Jak ja nie cierpię ich. Jak ja nie cierpię tych braci... tych rzucających... Młotami. Nie cierpię ich. To są moi najlepsi przyjaciele. Kocham ich. Tak, dokładnie. Wylatuj wtedy, kiedy... Dobrze, że przynajmniej przed tym, kiedy chciałem skoczyć, a nie wtedy, kiedy skoczyłem. Łojojoj. Łojojoj. Łojojojoj. Tych... Ty mógłbyś puścić tą muzykę, bo to było teraz takie chamskie. To jest nieumiejętność, to jest debilizm z mojej strony. Ja się wkurzam na samego siebie. Nie na grę. Chociaż tutaj to ślizganie, to sterowanie na starym Mario jest takie popieprzone. Nie cierpię tego pierwszego Mario. Dobra, mam sentyment do tego pierwszego Mario, ale wkurza mnie często. Zawsze wtedy pamiętam moją agresję, kiedy grałem na emulatorze, bo ja nigdy tak naprawdę NES-a nie miałem. Na Pegasusie coś tam kiedyś pogrywałem u kuzyna, ale... Ale więcej to ja nie mam żadnych nie mam żadnych wspomnień z tamtych czasów. Ja znam gry na Nintendo, to ja gram, znaczy oprócz Wii, GameCube'a i... Wii, GameCube'a i Wii U i 3DS'a i DS'a znam tylko z emulatorów. No i tego Pegasusa, ale nie pamiętam go w ogóle. Przebiec, 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 przebiec. To nie było takie trudne. Chciałem teraz rzucić monitorem o ścianę, ale... To jest... Piękne. Jestem zadowolony. Bo te poziomy wcale trudne nie są. W hakach są trudniejsze, tylko że tam są save state, a ja tutaj nie. A ja jako... średni gracz Mario... Dobra, nie będę marzył. Jako nędzny gracz Mario... sobie tutaj nie radzę. I teraz po tej przerwie jeszcze gorzej. Dlatego muszę... większą koncentrację odbudować. Musicie mieć cierpliwość, jeżeli chcecie oglądać filmy moje. I się na mnie nie wkurzać. Proszę, błagam. Nie wkurzajcie się na mnie. To było teraz... Nie wiem, jak on tam skoczył. Odbił się od gębasa. Musicie mieć cierpliwość, bo nie wiem, kiedy będę miał skill w tej grze. Może przynajmniej nie będę miał skilla, ale przynajmniej trochę się nauczę grać. Z wielką nadzieją. Jeżeli będziecie tutaj ze mną, to może się uda. Jeżeli będziecie trzymali za mnie kciuki. Albo jak będziecie mnie wyzywali, to mnie jeszcze bardziej będzie motywowało, bo nie będę chciał być wyzywany. To chyba najbardziej pomoże. Ale poziom jest jednak jakoś tak sobie fajny nawet. Tak powinny wyglądać poziomy, a nie 1000 Bowserów, 1000 Lucky Two. I w ogóle coś mi wydaje, że ci ludzie, którzy zaśmiecili Mario Makera z początku, ci, którzy zaśmiecili Mario Makera, czyli... Ach, fuck off. Czyli ci, którzy zaśmiecili Mario Makera i... O nie, grzybek. Ci, którzy zaśmiecili Mario Makera tymi swoimi...
głupimi pom... Rajczykowa! Te... Czu... Czus! Adios! Auf Wiedersehen! Aha! Pieprzy. Pogramy w prawdziwe poziomy. Zamknij rej. Oficjalny Baumeister, czy co? To są od Nintendo ludzie, ci, którzy budują... Okej. Ulubione? Mad Baron. Jest to jeden z moich let's playerów ulubionych, który oglądam na niemieckim YouTubie. Co masz tutaj za poziomy? Secret of Siegfried. A co? Nie oglądałem ostatnio jego let's playa, więc nie pamiętam tutaj jego poziomów. Surprise. Poseidona pamiętam. Co my tutaj mamy? Wilson i House. All work, no play. Co tutaj mamy? Gdzie mam zacząć? Fipsiland. Fipsiland 4 Secret of Siegfried. To... zobaczymy jeszcze. Rasivis Secret of Siegfried... Every level is like this. Okej, ludzie, to jest to, co chcę wam pokazać. Tak wygląda każdy poziom... tak wyglądają poziomy zaśmiecające Mario Makera. Jeżeli bierzecie przypadkowe poziomy, to właśnie tak wyglądają. Ogromne stwory, ogromne Bowsery i kurde... okropnie trudne. Tylko dlatego, że jest tutaj tak napierdzielone. No patrzcie, dokładnie tak to wygląda. To jest dobra parodia tych poziomów, bo wiem, że on też się tak trochę na te poziomy wściekał. Aha. No właśnie, tak wyglądają te poziomy, które zaśmiecają i ten network Mario Makera. Takie dobre poziomy to... dobre poziomy sobie tak nie wyglądają. Dobre poziomy to mają jakieś tam... są trochę dłuższe, mają jakiś pomysł innowacyjny, a to jest badziewie, to jest zupełnie... śmieć. Ale spróbuję go przejść. To jest kurde Kaizu bez save state'ów. Zakończmy to. To było... mwah. Ale mam tutaj jeszcze inne poziomy, na przykład tutaj... Pretty Fly for a Shy Guy. Zobaczmy jeszcze to. On ma kurde... on ma poziomy. Mad Baro. Ciekawe, czy on tak wygląda, bo wiem, że się nigdy nie pokazywał. A, Shy Guy. O, to jest dobry pomysł tutaj, daj. Z tymi szynami na górę. Aha, Pretty Fly for a Shy Guy. Tak to ma wyglądać. Dobra, to się pobawimy, spróbujemy to przejść. Ładnie wykorzystał jakoś ten niebieski tutaj, dodaje trochę... i ten styl, jakoś tą grafikę ładnie wykorzystał, że to nawet jako tako wygląda. Widzieliście tą łapę kota? Aaaa! One mogą nas unieść, okej? Dobra, to czekajcie, będę musiał spróbować się na nim jakoś utrzymać. Spróbujmy jeszcze raz. To jest, kurczę, pomysłowy poziom. I takie poziomy chcę sam robić, tylko muszę sobie najpierw coś wymyślić. Albo ukradnę po prostu od innych. Tak! Skakać nawet nie umiem, ludzie, to jest... mój skill. Gdzie on jest? Gdzie się podział? Dlaczego go nie mam? Dlaczego go nigdy nie miałem? He? Zapominam cały czas, że to pierwszy Mario, to jest trochę trudno wycelować. Wiem, że to, co ja robię, jest teraz bardzo żałosne. Wygląda to bardzo żałośnie, ale jest to trudniejsze niż na to wygląda. Nie wystarczy tylko na to skoczyć. Ajajajaj! To nie jest takie trudne wcale, znaczy jest tak niby trudne, jest trudne, bo trzeba coś będzie cały czas podskakiwać teraz. I muszę na nim zostać, muszę dokładnie na tym pikselu stanąć. No nie! Mamo! Chcę ten poziom przynajmniej skończyć. Bo można ten poziom skończyć, to jest oczywiste, ale ja jestem głupi, nie potrafię grać.
Myślałem, że jest szybszy! Tak, wiem, to jest żałosne. To co ja teraz robię, jest żałosne. Możecie się ze mnie śmiać! Ja też się z siebie śmieję później. Trzęsienia ziemi, jo. Do widzenia, ja się tutaj za bardzo ślizgam. Jak już na niego trafię, to się ślizgam za bardzo. Nie cierpię tego sterowania na pierwszym Mario. W Super Mario, na grafice Mario World byłoby o wiele łatwiej. Pretty Fly for a Shy Guy. Ile ludziom się udało... 270 próbowało, 13 się udało. No właśnie. A ja nie mam skilla, może jeszcze kiedyś na nim spróbuję. Secret of Siegfried, tutaj też jest takie trudne. Tutaj to jeszcze lepiej. Aqua's 8-bit. Secret of Siegfried. Rasivi Bros. Jego poziomy to są takie, są dobre, ale są trudne. Pograjmy w ten poziom. Monkey Business. Yeah. Ach, nie mogę się doczekać, kiedy będę miał grafikę Mario Bros. A! Donkey Kong! Czekaj, to jest Donkey Kong, czy to jest ten z... A, fuck! To jest Donkey Kong, czy to jest ten z Super... Z czego? Z Donkey Kong Country 3. Ten, który ten... Ten gruby, ten... W tej koszuli. Jak się tam dostać? Muszę jakoś rozwalić. Muszę mi coś, co rozwala. Czekaj. Muzyka jest przynajmniej fajna. Ach! Z Donkey Kongiem jest ten problem, albo raczej... Z Mario też, ale z Donkey Kongiem był ten problem, że on trochę za szybko biegał i za daleko wychodził. Ale to jest takie właśnie utrudnienie. Monkey Business. Yeah. A, tylko pieniążki tu masz. No fuk! Mamo! Pokazujesz mi strzałkę, że na góry, czyli co? Że mam po prostu iść na górę, chcesz mi przez to powiedzieć. Czy masz jeszcze jakiś inny ukryty cel w tym? Że mi to mówisz. Myślisz, że jestem głupi, he? Nie. Czegoś potrzebuję, coś potrzebuję. Czyżby... Aha! A dobra! Ta strzałka mi mówi, że mam tutaj coś zrobić! Może chce mi pokazać, że muszę iść na tamtą platformę. Aha! Myślałem, że mogę czymś może rozwalić, ale nie, to jest P-Switch! Haha! I'm the best around! Yeah. Ha, myślałeś, że stracę go do grzybka dotąd, he? To się myliłeś. Ja go jeszcze mam, jak grzyba tutaj jeszcze mam. Ojej. Co tam na dole jest? Trochę się boję. Okej, to będzie... To będzie teraz. To będzie dopiero zabawa. Ojej. Aha. Nie wierzę, że to ja teraz grałem i tak się spieprzyło, ale dobra, starczy. Nie muszę każdego poziomu przechodzić. No ładnie. Ile nagrywam? 18 minut. Myślę, że jeszcze jeden poziom tutaj wypróbujemy. Może go przejdę, może nie, ale... Mad Baron, jeżeli chodzi o jego... Możecie tutaj sobie znaleźć... Pokażę wam, kliknę na ID. Tutaj ID tego poziomu. Jeżeli chcecie pograć w jego poziomy, to tutaj... 22 DB, 22 Dragon Ball, 000, 0006, 8A, 8A, 7. 007 byłoby teraz. Świetnie. Byłem ostatnio na James Bondzie. James Bond Spectrum, czy jakoś tak. Ale w każdym razie był to jeden z najlepszych James Bondów, które oglądałem, które w ogóle oglądałem. Nawet jeżeli ten aktor wygląda mi bardziej na Rosjana niż na Rosjanina, niż na Anglika. Ale w każdym razie, plus! Tutaj macie jego... Jeżeli wyszukacie jeden z jego poziomów, to wtedy możecie też dodać jego do ulubionych albo wejść na jego konto tutaj i pograć w jego inne poziomy. Tak samo z moimi. Jak widzicie, jeden mój poziom, to... Jak zobaczycie jeden z moich poziomów, to wtedy możecie sobie... To było fajne. Krótkie, ale nawet fajne. I ta muzyka jeszcze.
To mam ochotę pograć sobie w Yoshi's Island. Pięknie. Plus. To jest Insider z jego let's playa z Pokémon Pearl. Jest taki Insider, więc no. Nie znacie, jeżeli oglądacie, jeżeli znacie angielskie, jeżeli znacie niemiecki, to możecie sobie właśnie popatrzeć na jego, znaczy popatrzeć jego let's playe. Co tam z moimi poziomami? Jak tam z moimi poziomami? Jak to leci? Aha, Super Tofu Land. Jedna gwiazdka, mam po jednej gwiazdce, 37 prób. Jeżeli dodacie jeden mój poziom, znaczy jeżeli dodacie mój poziom, jeden z moich poziomów, jeżeli wyszukacie, to wtedy możecie resztę też. To znaczy wtedy wejdziecie na moje konto. Ja jeszcze tutaj będę dodawał poziomy. Czy to będę robił na żywo, tutaj coś tam pokazywałem te poziomy, czy nie. Znaczy jak będę coś budował, to albo potem nagranie będę ją pokazywał, albo jeżeli coś tam na nagraniu będę chciał zbudować, to wtedy też zobaczycie to. Jeszcze to zrobię. Na razie będę przechodził jeszcze tutaj dalsze poziomy. W następnym odcinku zabierzemy się za wyzwanie 100 Mario. A jeżeli chodzi o wasze poziomy, bo widziałem, że tam więcej ludzi swoje poziomy dodało, to jutro zabiorę się za to, żeby nagrać dla osobnej playlisty wasze poziomy. Wasze poziomy w Super Mario Makerze. Jeżeli jakieś macie, to możecie też pod każdym odcinkiem tam przesyłać sobie to, przesyłać mi przynajmniej te poziomy, które chcecie, żebym grał, albo możecie podać jeden poziom i wtedy pokażę więcej z waszych poziomów. Możecie pokazać te, które chcecie, żebym pokazał na 100%. Nie zapomniałem o tym, teraz wracam do tej serii i będę to robił. No to na razie, ludzie, cześć!